W poprzednim odcinku dowiedziałem się, że mój klon jest bardzo chory i w dzisiejszym odcinku pójdę tam i postaram się mu jakoś pomóc. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dziś jesteśmy znowu na Palionowie. Tutaj prawda, jak widzicie, jestem znowu w stroju, który jest odporny na tą radioaktywność, która jest na Palionowie, więc, znaczy na tym starym Palionowie, więc po prostu jesteśmy w stanie tam jakoś po prostu teraz wrócić. I wrócimy sobie tam zaraz, ponieważ chcę zobaczyć, co się stało u mojego klona, jak on się teraz czuje, w jakim on jest stanie i jak mu w ogóle pomóc, bo za bardzo nie mam pojęcia, jak mu mogę pomóc. Tam się dzieją rzeczy straszne, do końca sam nie wiem w sumie, dlaczego ta radioaktywność tam powstała. Z tego co widziałem w komentarzach, to pisaliście mi, że Palion był tutaj na serwerze, że on był Hulkiem w ogóle, ja nic o tym nie słyszałem, ale że był jakimś Hulkiem i że ponoć wybuchł jakiś reaktor. Nie wiem, totalnie nie wiem, o co chodzi, nikt mi nic o tym nie mówił, więc cieszę się, że mi napisaliście w komentarzach, za co wam bardzo dziękuję. No ale nie wiem, ile w tym jest prawdy, więc w sumie nie wiem, no jestem ciekaw, jaki po prostu w tym wszystkim wkład ma Świrus i ten jego generator nieskończoności. Nie wiem, pisaliście mi, że to chodzi o tą kapsułę, że to niby kapsuła powstała dzięki temu. Ja totalnie naprawdę nie wiem, więc mam nadzieję, że się dowiemy tego w ogóle, co to robi i tak dalej. No i ty... O! Daveson, dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, Daveson tu coś na serwerze wyczynia. Przede wszystkim to tak, słuchajcie, jak wiecie, ja muszę zamknąć drzwi, żeby tu nikt mnie nie podglądał, żeby Daveson nie wiedział. To udało mi się tutaj... O nie, tutaj chyba. O nie, gdzie to było? Gdzie to było? O nie! Straciliśmy... Gdzie to było? Ja gdzieś miałem... Gdzieś schowałem skrzynkę. O nie, już nie pamiętam gdzie. Ale gdzieś schowałem skrzynkę, w którym schowałem strój mój cały, ten jest Supermana. On gdzieś był, ponieważ ja go nie chciałem spalić, jak mi kazali spalić rzeczy, to go schowałem. Gdzieś pod podłogą go schowałem, ale chyba gdzieś go... Dobra, nie pamiętam gdzie teraz, ale gdzieś schowałem tą skrzynkę. Więc poszukam ją kiedy indziej, w każdym razie mam ten strój gdzieś, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie go schowałem. To nieważne, w każdym razie lecimy do Palionowa. Zobaczcie, co tam się dzieje teraz. Przede wszystkim to pokażę wam jeszcze na szybko, zanim tam zajdziemy, bo tam jest mocna wyprawa, jak tu się wiele rzeczy pozmieniało. No, moim zdaniem ta wioska wygląda przecudnie. Tutaj widzicie, mam jakiś kamień, z którego leci woda. Tu w ogóle mamy owce jedno, było więcej, ale ktoś się wymordował, pewnie Klotz, bo on taki niekumaty jest w tych tematach. Tam coś w ogóle Daveson kombinuje. Tu piękny staw mamy, w którym sobie można łowić ryby, tylko wędki nie mam ze sobą. Tu w ogóle jest studnia. Studnia, mega duża studnia, patrzcie. Patrzymy na dół. Można by było tam zejść, ale boję się w sumie tam schodzić, bo ja nie wiem, co tam jest na dole. Dobra, lecimy, leci. Aha, i przede wszystkim mój domek jak się pozmieniał. Patrzcie, z daleka wam go pokażę. Tutaj przejdziemy sobie tam do ogniska, bo stamtąd to cudownie widać. Patrzcie, tutaj wchodzimy tu na mościk i uwaga, pum, patrzcie, przerobiłem cały mój domek na młyn. Jako, że normalnie mam strój farmera, no normalnie teraz nie, bo teraz jesteśmy w stroju radioaktywnym, ale normalnie mamy strój farmera, więc możemy tam normalnie pójść i mucić siano, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, w każdym razie to by było na tyle z tego, co tutaj dzisiaj spędzimy, no bo raczej teraz lecimy pomóc temu mojemu klonowi. Ja nie wiem, co się z nim dzieje, bo powiedziałem mu, żeby był tam na dole w tym, jak to się nazywa? W tym bunkrze, bunkier, zapomniałem o słowa bunkier, żeby był po prostu w bunkrze i tam nic więcej nie robił i po prostu my tam przyjdziemy mu pomóc następnego dnia. Mam nadzieję, że tam ciągle siedział, że tam jest i że nic mu się nie stało, bo jeżeli mu się coś stało, no to mamy mocną lipę, że tak to ujmę. No bo szkoda by było trochę klona. Mam nadzieję, że zajdziemy to lekarstwo na niego. Dobra, tu jest woda, ja oczywiście sobie przelecę, bo ja mam z mocy Supermana, to dlaczego by z nich nie korzystać, nie? Dobra, lecimy na drugą stronę, zobaczymy. Dobra, mamy teren grzybowy. Tu by się w ogóle przydało zrobić jakiś most w ogóle łączący te dwie wyspy. Bo to jest trochę bez sensu. Dobra, jesteśmy już przy kopule, więc zaraz będziemy wchodzić do środka i pójdziemy zobaczyć, co tam u mojego klona, jak on się czuje i tak dalej. Wchodzimy. Dlaczego to jest otwarte? Tu przecież można by było się skazić tym mocno. Dobra, czekajcie, zamykamy to. Zamykamy to, trzeba się odkazić. Uwaga, 3, 2, 1. Dobra. Odkażenie. To jest to, co ratuje nam w ogóle tyłek w tym wszystkim. To jest pomieszczenie, które jest najbardziej zdezynfekowanym pomieszczeniem na świecie. Dobra, schodzimy tu na dół do klona. Zobaczymy, co u niego tak... O nie, nie zamknąłem tego przejścia, ale dobra, trudno. To nie ma znaczenia. Dobra, jesteśmy na dole. I uwaga, klon, halo, klon. Ej, co jest grane? Co on tu robi? Dlaczego on tutaj jest? Ej, co? Słyszeliście? O, co jest? Co to się tu dzieje? Dlaczego on tam jest? Dlaczego on tam... Ej, widzicie ten laser? Tu jest... Ej, z tego wychodzi jakiś laser, to ten laser... Tu patrzę, bo ja mu zrobiłem tu normalne takie miejsce. A tu jest ten... Ej, czy to jest laser? Czekajcie. Klon, jak się trzymasz? Klon, słyszysz mnie? Słyszę. Co ci jest? Nie wiem, laser
Laser, dobra, laser, laser, jak go roz... Czekajcie, dobra, czekaj, zaraz wrócę. Ej, dobra, tu chodzi o laser. Co? Co mówisz? Nie, nie idź. Gdzie? Ale muszę iść wyłączyć ten laser. Dobra, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Trzymaj się tam, czekajcie, czekajcie, lecimy szybko, lecimy. Co jest grane z moim klonem? On jest uwięziony przez ten laser, czekajcie, musimy iść na górę, zobaczyć jak tutaj wygląda. Jest to przecież, co jest grane? Ej, to leci z nieba i to... Co tu się stało? Co to jest? Co to jest? Co tu się z tym wydarzyło? Patrzcie, jakie... Co w tym jest? Ja nie mogę, to jest jakiś dziwny laser. Ej, ale jeżeli to jest laser, który wychodzi z tego generatora nieskończoności, to musimy to jakoś wyłączyć. Trzeba to jakoś wyłączyć. Dobra, lecimy tam szybko. Tylko czekajcie, gdzie ja lecę w ogóle? Trzeba przecież... Tędy trzeba wyjść, normalnie zdezynfekować się. Nie ma innego wyjścia stąd przecież. Dobra, wychodzimy stąd. Czekajcie, ojej, 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 tu. Dezynfekcja, dezynfekcja. Zamykamy te drzwi, trzeba zamknąć te drzwi. Dobra, otwieramy tu, już lecimy. Zamknij te drzwi. Dobra, trudno. Trudno, nie ma czasu już, żeby zamykać te drzwi. Musimy walczyć o życie klona. Dobra, lecimy szybko do... Do tego miejsca, do tego generatora nieskończoności. Dobra, uwaga, raz, dwa, trzy, jesteśmy tu już. Jesteśmy już w środku. Dobra, to jest najważniejsze. Schodzimy sobie na dół, schodzimy na dół, bo tutaj walka z czasem jest. Tu, nie, no tutaj schodzimy, tu schodzimy. Uwaga, lecimy tu. To jest wszystko otwarte w ogóle, co jest grane. Dobra, idziemy na dół, szybko. Jesteśmy na dole. Tylko, o nie, teraz się to przypomniałem, przecież jak my dotkniemy ten kamień, jak my możemy wyciągnąć ten kamień z tego? Przecież to jest ten laser, który atakuje, czyli już wiemy tak naprawdę, co ten laser wow, co ten laser robi, prawie spadłem sobie na dół, ale już wiemy, co on robi i jest bardzo duże ryzyko, że to przecież ten laser uwięził mojego klona, ale jak ja dotknę ten kamień, to my tracimy wszystkie moce, tak o, już w tym momencie. Nie wiem, czy my powinniśmy to robić, ale jak muszę to zrobić, przecież mój klon zginie wtedy, dobra. To jest ostatni raz, kiedy mogę użyć jakiejś mocy, więc postanowiłem, że użyję lasera, uwaga, pum, jaki ten laser był super i tu jakieś mrożenie, no czemu ja tego nie mogę użyć, dobra, trudno, uwaga, musimy zabrać ten kamień, tylko w tym momencie stracę wszystkie moce, to jest ten moment, uwaga, 3, 2, 1, 0, zabrałem. Co to było? Jaki wybuch w ogóle? O nie, patrzcie, nie mam mocy już. Nie mam nic, straciliśmy jest. Ale gdzie jest kamień? Ej, nie mam kamienia też. Ten generator w ogóle tu opadł niżej. On jest chyba niezniszczalny w ogóle, ale patrzcie, co tu się wydarzyło. Dobra, wyłączyliśmy ten laser na szczęście, więc mam nadzieję, że tam teraz mojemu klonowi już się nic nie stało. Musimy tam pójść w ogóle, tylko... O nie! Jak my się stąd wydostaniemy teraz? Nie mamy jak się stąd wydostać, musimy się normalnie przekopać gdzieś. Masakra. Przecież my nie mamy zaraz supermocy, to my nie jesteśmy w stanie stąd w żaden sposób wylecieć. Dobra, normalnie rozwalamy tu. Ej, tu widać te wszystkie mechanizmy tego mojego, tego świrusa po prostu, który to zrobił. Jezu, my jesteśmy teraz wolni. To jest przecież dramat jakiś. Tu jest totalnie ciemno, czekajcie, ja potrzebuję... O, nie, proszę nie wybuchaj. Proszę, jestem taki bezbronny teraz. Dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego ty wybuchasz, klonie? Masakra, czekajcie, bo my... Potrzebowałbym czegoś, jakiegoś światła, bo my tu będziemy mieli totalnie ciemno. Nie ma tu nic, żadnego światła. Dobra, musimy normalnie się wykopać w takim razie. Dobra, kopiemy się tak, w ten sposób i będziemy kopać się do góry. Tylko ja nie wiem jak długo. My jesteśmy jeszcze w górze w ogóle. Przecież my będziemy się kopać strasznie długo. To jest przecież nienormalne. Dobra, no jeszcze mam żelazny kilof, to już w ogóle będziemy się kopać mega długo. Masakra, dobra, jakoś się trzeba stąd wydostać. Chyba że zbieramy bloki i po prostu kopiemy się tutaj do góry. W sumie taki też jest, taka też jest opcja, nie? To, tu przynajmniej wiemy jak wysoko to jest mniej więcej. Dobra, tak zróbmy. Skopmy jak najwięcej bloków i się po prostu dostaniemy tam normalnie tym wejściem. Po prostu będziemy kopać przed siebie do góry. Znaczy, przed siebie do góry. Pod siebie do góry, tak żeby się tam dostać jak najszybciej. Tylko ja nie wiem ile tam może być bloków. Kurczę, trudno powiedzieć ile będziemy potrzebować. No ale dobra, zbierzmy może tu jeszcze ten kawałek. I mam nadzieję, że to nam wystarczy. Jak nie, no to ten kawałek już jakoś będziemy tam kombinować wtedy na górze. Nie wiem, zobaczymy co z tym się wydarzy. Ale musimy jak najszybciej wracać do klona. Dobra, nie ma czasu, bo nie mogę tego kopać za dużo. Wykopane tyle, ile mamy. Przy okazji zamurujemy wejście i już nikt do tego generatora nigdy w życiu nie wejdzie. Co jest, myślę, że to jest dosyć ważne. Dobra, mam nadzieję, że nam starczy. W sumie na bank nam nie starczy. Mamy jeszcze 20, a tam jest tyle bloków do góry, że to jest szok.
Dobra, no trudno, musimy jakoś sobie dać radę. Lecimy po kolei, klocek po klocku. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ile nam brakło? Trochę nam brakło, dobra. W takim razie musimy robić teraz coś takiego. Patrzcie, robimy tak, tak i lecimy tutaj do góry. Lecimy do góry w ten sposób i to jest jedyny sposób, żeby się tam dostać jak najszybciej w sumie. Dobra, lecimy tu, tu, tu. Tu przynajmniej mamy pewność, że się dokopiemy. O, patrzcie, kurczę, co, jakie miejsce trafiliśmy. Czy my jesteśmy w stanie stąd jakoś wyjść? Dobra, czy my będziemy w stanie wyjść tą kopalnią już? Proszę, niech się okaże, że o to w ogóle świeci. Ej, tędy chyba wyjdziemy, mi się wydaje. Dobra, wykopmy się, to, dobrze, że to świeci, to coś, co ja mam w ręce. Ja nie mogę, ale mamy farta, dobra, wypływamy normalnie tą kopalnią. Ja, to jest straszne, nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek będę tędy wychodził normalnie tak w ten sposób. Dobra, normalnie tu wychodzimy, tu płyniemy do góry. Proszę, proszę, no szybciej płyń do góry. Nie, proszę. Dobra, tu jest jakieś wyjście chyba. Czekajcie, wezmę sobie to w drugą rękę, bo to przynajmniej daje jakiekolwiek światło, to jest strasznie ciemno. Dobra, wyjdźmy tędy. Tu wykopujemy, tu. Czy my tutaj wyjdziemy tędy? Nie, proszę, ale dobra, tu jest... Dobra, wiem, co to jest za miejsce. Tak, dobra, jesteśmy uratowani, dobra, uff. Dobra, wychodzimy, normalnie jesteśmy tu. Tylko my teraz na piechotę musimy jeszcze lecieć tam. Ja cię sunę, ja jeszcze flaka w ogóle nie mam. Jak można było w ogóle bez flaka się w taką podróż wybrać? Mimo tego, że miałem moce, to ten flak teraz okazuje się być najbardziej przydatną rzeczą, jaką bym mógł mieć w ogóle tutaj w tym Minecrafcie. Dobra, przelatujemy sobie normalnie na środek. Znaczy, na środek, Boże, do wody i płyniemy na drugą stronę. Dobra, raz, dwa, trzy. No Jezu, to jest strona z tego, że my jesteśmy tak wolni, tak wolni. Jeszcze całą kopułę musimy obyć dookoła, bo nie ma wejścia od tej strony. To jest przecież jakiś nieśmieszny żart. Masakra, dobra, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakąś pochodnię po drodze, bo to troszkę słabo świeci. No ale zawsze coś, widzicie, no zawsze to jest jakieś światło, które uratowało nam tak naprawdę tyłek. Dobra, jesteśmy blisko tej kopuły, no obejście jej nie będzie aż takie długie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nam to długo nie zajmie. Ja jestem w ogóle ciekaw, co tam u klona, bo... Mam nadzieję, że to przestało go bić. Mam nadzieję, że ten laser zniknął. To będziemy widzieć z daleka. Jak ten laser przestał go bić, to jest już w jakimś stopniu sukces, można by powiedzieć. Dobra, przejdźmy tędy. Tu wychodzimy, tu w ogóle jakiś zombie. Nie, my jesteśmy tak strasznie wolni bez tych mocy, że ja nie mogę uwierzyć to po prostu. No naprawdę, przysięgam wam, że ja się nie przyzwyczaję do tego nigdy, że my tacy wolni jesteśmy. To jest przecież dramat jakiś. Dobra, przejdźmy tu. Nie wierzę w to po prostu, naprawdę. To jest... Ja w tym czasie zdążyłbym zalecieć do nowego Palionowa na tych supermocach. Zdążyłbym wszystko zrobić. Ja bym nową wioskę zbudował w tym czasie, kiedy ja tutaj biegnę. Te kury są szybsze ode mnie. Szybciej ode mnie biegają. Jak krowę denerwuje, to już w ogóle. Patrzcie. Pa jak sunie. A ja nigdy taki szybki nie będę. Masakra. Dobra, czekajcie. Przejdźmy tu. O Jezu, ile czasu to zajmuje. Dobra, ale już jesteśmy przy kopule, więc już trzeba to, ją tylko trzeba obiec. To już naprawdę niewiele nam zostało. Tu jeszcze w ogóle te boby mnie atakują. No to jest przecież, to jest dramat. To zdecydowanie jest jeden z gorszych dni w moim życiu. Jeszcze się strasznie stresuję, że mojemu klonowi coś się tam stało. Mam nadzieję, że on to przetrwał jakoś. Dobra, czy... O nie, jeszcze tu musimy przepłynąć przez wodę, naprawdę. Naprawdę, przecież to nam zajmie wieki. Ale dobra, mam pomysł jakiś na przyspieszenie tego procesu. O nie, to był zły pomysł. O, prawie, ja jeszcze nie jestem taki dobry w te klocki, ale... Kurczę. Dobra, tu. Nie pytajcie, co ja robię. To jest coś... Ale trochę szybciej nam idzie to chyba dzięki temu, tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy tu i tu już wiem, jak to zrobić. Żartowałem, jednak nie wiem, ale dobra, jesteśmy, przeszliśmy na drugą stronę. Teraz musimy się jak najszybciej dostać do tamtego wejścia. O nie, tutaj jeszcze jest wejście po to, ja właśnie sobie wykorzystałem wszystkie bloki. Masakra! Co nas tutaj to życie chyba nie lubi. Czekajcie, tu trzeba jakoś to przejść. Jeszcze tych mobów tu jest tyle, masakra. One są teraz o wiele straszniejsze, jak ja nie mam supermocy moich. Dobra, wejdźmy tu. Wykopmy to. O, idealnie, dobra, udało się. Mamy tu światło, jesteśmy już blisko. Już zaraz będziemy wchodzić do kopuły na nowo. Mam nadzieję, że on tam... Co jest? Co to? Ten laser został, czy co? Czekajcie, co się wydarzyło tutaj dziwnego. Dobra, czekajcie, co to jest? Dobra, przejdźmy na drugą stronę, zobaczmy, co to jest. Ej, ja wiem, co to jest! Tu zostały takie... Dobra, okej, już wiem, o co chodzi. To, co tutaj zostało, to jest pozostałość chyba po tym całym tym. Jak... O, zombie. Wow! Co jest grane? Dobra, to jest pozostałość cała po tym laserze. O nie, schodzimy szybko na dół. Zamknij to! Zamknij to, on tam stoi! Dobra, o Jezu. Blisko było. Dobra, schodzimy na dół. Zobaczmy, co tam u mojego klona. Uwaga, jest tutaj, jak on żyje. Halo, klon! O nie, on tu dalej jest! On tu... Babije go! Wychodź! O Jezu! Jak tam, klon?
Czekaj, to trzeba zamurować jakoś. Zostało. Ile? Półtorej. Ja straciłem moce wszystkie przez tą całą sytuację. Jakie moce? Moje moce straciłem przez tą sytuację, musiałem dotknąć kamienia nieskończoności i straciłem moce. Serio? To jest najgorszy dzień w moim życiu, stary, ale dobrze, dobrze, że ci nic nie jest. Dobra, to już nie jest dobre miejsce dla mieszkania chyba dla ciebie tutaj. W każdym... Chodź, chodź, znajdziemy tobie lepsze miejsce tutaj. Co? Zamuruję to. Co zamurujesz? O, tą wodę. A, dobra. Dobra, chodź, chodź, chodź tutaj. Jeść, masz jedzenie? Mam, chodź, 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 dam ci żarcie. Najlepiej jak tu po prostu będziesz, tu na górze. Tu gdzie masz łóżko, dobra, tam nie schodź na dół. Serduszka, okej, dobra. Dzięki. Tu musisz zostać, to jest jedyne miejsce, w którym jesteś bezpieczny. Dobra, ja tutaj nie mogę wyjść, bo tam jest creeper na górze. Więc musimy przeciekać całą noc tutaj razem wspólnie. W każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, oglądajcie, widzimy się już jutro na następnym odcinku o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.